Dobra, jesteśmy na żywo. Jesteśmy na żywo? Halo, halo? Tak. Tak. Ktoś mówił mi telefon, może książek. Zaczynam. Na zdjęcie z Skype'a. Tam będzie jeszcze Ewa z Frankowska. Słyszysz nas? Frankowska. Tak. A widzisz nas? Tak, hej. Dobra, to jest nas tyle. Cześć. Więc czekamy jeszcze. Siema. Się też. Nie ma wszystkich ludzi, ale to nic, zaczniemy bez opóźnień. Kto z was zostaje na warsztatie Europassa? Ja zostaję. Jedna osoba. Ja też mogę zostać. Dobra. Ewa, zostaniesz? No, to może jeszcze raz. Chyba nie, bo ja już mam. Aha. Wiele razy robiłam, także nie potrzebuję. Dobra, spoko, to może być. To tak zrobimy. Jest nas niedużo, więc mam nadzieję, że to będzie trwało szybciej niż przewidywaliśmy. Tam przewidywaliśmy bodajże na 2 godziny, czy tam 3 nawet, ale nie ma aż tyle do gadania. A jesteśmy w dobrym momencie, bo właśnie dzisiaj podpisaliśmy umowę z partnerami i grupą bilateralną, więc wszystko jest klepnięte, projekt się odbędzie. Więc zanim zaczniemy. Lista obecności. Te kolorowe rzeczy są dla was, więc bierzcie. Notesiki też i takie coś. Więc obsłużcie się. Zapraszam. O, to mnie szkoda. Patrz, świetny jest, widzisz? No, dawaj, no, dzięki, wiesz? Musisz paść do biura. Tak, i dla was będzie jeszcze to. Następny raz. Dojdziemy do tego, co to jest zaraz. Kto to projekt? Eurodeski. Jeszcze to dla ciebie. I to będzie takie podsumowanko z całości. Także jakby coś to śledźcie mnie stamtąd i jakby coś było niejasne, to krzyczcie. Ty wiesz. Proszę. Ty wykryj względa. Okej, okay. To na początku to czekaj, to tobie to też wyślę w takim razie. Zamknij. Pierwsze spotkanie to jest pulpit. Zaraz będziesz miała to na Skype'iku też. Już coś mi przyszło, tylko nie wiem. O, jest. Na konwersacji. Pierwsze spotkanie to jest docs. Okej. Okay. Jo. To sobie otwieram. Na samym początku macie wszystkich uczestników. Zgłosiło się 8 osób w sumie. Jeszcze to nie jest zamknięta grupa. Będzie można dołączać spokojnie do zespołu w każdej chwili. Założenie jest takie, że ma to być 10 osób i w projekcie wpisane jest to osoby nic, czyli poza edukacją, poza rynkiem pracy. Ale że niewiele takich krakowie teraz jest, to otworzyliśmy teraz to na trochę szersze grono. No i tutaj są chyba sami studenci z tego co pisali. Więc to nie jest, ale to nie jest duży problem, to po prostu będzie ten. I o co chodzi z tymi uczestnikami? Są też uczestnicy z Europe for Youth. My też będziemy być powiedzmy członkami tego zespołu. Ale całość uczestników to jest po prostu zespół projektowy. To nie jest tak, że my coś dajemy wam, a wy w tym uczestniczycie. Nie? Wszyscy jesteśmy projektantami i pełnoprawnymi uczestnikami tego projektu. I jako zespół wszyscy mamy powiedzmy władzę nad tym, jak to będzie wyglądało. Więc projektujemy i content, i zawartość, i formę tego projektu w całości. Okay. Więc to, co wam teraz powiem na tym spotkaniu, to jest taki ogólny zarys. To jest coś, co się musi stać, wydarzenia, które muszą się wydarzyć i efekty, jakie mamy osiągnąć. Natomiast jak to zrobimy, wszystko zależy od nas. To ja? Nie. Okay. Zajął mnie, sorry. I będziemy się spotykać dosyć często, raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, w zależności od potrzeby. Też te potrzeby sobie, mam nadzieję, omówimy troszeczkę. No i sami będziemy wymyślać, jak dokładnie zrobimy wszystkie rzeczy. A zadań jest dosyć sporo i oczekują od nas wielu tych intellectual outputs, więc będziemy się zastanawiać, jak to robić. Same założenia projektu, żeby zacząć od początku, albo nie. Zanim przyjdziemy tam, zdowiemy się, kto tu siedzi i co tu robi. No właśnie. Dobra.
zacznę. Oficjalnie Basia, Basia Moś. Oficjalnie jestem koordynatorką polskiej grupy i odpowiadam za implementację tego projektu w Polsce. Pracujemy w Stowarzyszeniu Aquarius, tutaj, w tamtym pokoju, w tej trójeczce i w trójeczce, która właśnie poszła, tych trzech chłopaków też. Nie mogli być z nami, ale oni też będą w projekcie i też będą z nami pracować. I tak. Co będę robiła w projekcie, to przede wszystkim koordynowała pracę, czyli zwoływała spotkania, komunikowała się z wami, przekazywała wam informacje od koordynatora całego projektu i próbowała też spiąć wszystkie działania, które będziemy robić w Polsce. Przekazywała głównie informacje i pilnowała deadline'ów, no takie zadania koordynatorskie. Plus niektóre szkolenia, które się odbędą w Polsce, też będą prowadzone przeze mnie. I pojadę z wami prawdopodobnie do Londynu albo ktoś inny z naszego zespołu. Więc to będę ja. Siema. Cześć. Dalej? To może Skype. Skype? Póki co to o tyle, o ile jeszcze wiem, to się nazywam Ewa, nie Skype. Także hej, jestem Ewa. A wszyscy pozostali inni są z Krakowa? Tak, ja jestem z Krakowa. My tak. Na czas studiów, tak. Okej. Okay. No to tak, no to ja jestem, powiedzmy, że z Wrocławia. Wrocławia teraz po tej części tak pomieszkuję, a pochodzę z Podlasia. No i zaliczam się do tej grupy niepracującej, też nie do końca studiującej, bo status studenta jeszcze mam na rok, ale to właśnie w sumie po to, bo tak sobie wróciłam, że przez ten rok, który się do niej zaczął w sierpniu, nie, we wrześniu, nie będę ani pracować, ani studiować, tylko będę robić różne duże, małe, fajne rzeczy. Jakieś projekty, jakieś no, podróżować dużo bardzo lubię, także też jestem dość często w różnych miejscach. No i co? No i generalnie nie wiem, no, mam nadzieję, że będzie nam się super współpracowało i w trakcie się poznamy. Super. Ja tak baba przyjeżdżam czasami, także jak będę, to fajnie. Jak już to zawsze jest opcja Skype'a i transmisji, więc to nie ma dyskryminacji otherwise located, jak to się mówi. Super. Na wszystko jest pojęcie. Ano. Okej, dzięki Ewa. Lecimy dalej. No to cześć. Cześć Ewa. Nazywam się Estera i jestem członkiem Europe for Youth. Do zadań zdalnych w większości teraz, ale to się pewnie zmieni od tego roku. Jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy ogólnie to jestem studiująca dalej, jestem na czwartym roku, popracowująca, to znaczy jak wpadnie jakieś zlecenie, to się dzieje, ale ta tematyka mnie interesuje, byłam na treningu dotyczącym właśnie przedsiębiorczości i uważam, że to jest super fascynujący temat i tego, że teraz możemy sobie tworzyć własne miejsca pracy i możemy nie musimy polegać na tym, że ktoś nam coś zaoferuje, tylko możemy liczyć na siebie i w ogóle lubię taką proaktywną postawę względem życia, żeby nie czekać na to, aż coś na nas spadnie, tylko właśnie, żeby być doers, not waiters. No i dlatego bardzo się cieszę na ten projekt i chciałabym być właśnie tą częścią, która coś od siebie da. Fajno. Przestawiam kamerkę. No. Ja może przestawię Bibo. Bibo jest ważną częścią projektu, ale nie jest. Dzięki. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Fiatrek, to Krzysztof, jestem również ze Stowarzyszenia Europe for Youth. Niestety nie jestem studentem. Marzę o czasach, kiedy jeszcze nim byłem, ale to było bardzo dawno temu. Jak widać, się to nie powtórzy niestety już. Może się powtórzy, ale na pewno nie na bliższej przyszłości. Temat bliski memu sercu, że tak powiem, jak najbardziej kwestie edukacyjne, jakieś innowacyjne metody nauczania i tak dalej, oczywiście. Pewnie będę troszeczkę pomagał przy niektórych szkoleniach i tak dalej. To chyba tyle z mojej strony. Jo. Dzięki Chrystus, jedziemy dalej. Cześć, ja jestem Kinga Kosecka, studiuję na drugim roku marketing komunikacji rynkową na UEK-u. Interesuję się tańcem, podróżami, wszystkim właśnie co związane z marketingiem i biznesem. Oprócz tego należę też do ARZ-a Kraków i do koła naukowego na UEK-u, właśnie koła Marka. O tym się dowiedziałaś, skąd się mógł zapytać? O tak. Do tego dojdziemy.
Fajnie, dzięki. No właśnie, jestem Agata Kowalska. Studiuję razem z Kimbą na drugim roku marketingu. I oprócz tego jeszcze studiuję na UJ-cie. A co robicie? Studia blisko wschodnie, moduł arabski. Co więc wiemy? Właśnie zgłosiłam. Często właśnie, bo dwa razy. Lubię te europejskie projekty, bo to naprawdę można poznać bardzo wielu interesujących ludzi, którzy myślą tak przynajmniej podobnie jak ja, co jest dobra rzadko. I ogólnie to bardzo fajna okazja do... No. No. Do rozwoju. Nie ściągaj, nie ściągaj. Nie bój się wcale, jestem dwa razy nagrywana. Musimy, tak nie. Spoko. Dzięki. Czy jeszcze? Cześć. Nie, nie. Jeszcze coś? Mogę się prosić? Cześć Ewa. Cześć reszta. Więc ja się nazywam Kaśka, też studiuję marketing na UEK-u, ale już na piątym roku, więc ostatni, końcówka. I póki co stwierdziłam, że nie mam za bardzo ochoty pracować i chciałabym pouczestniczyć właśnie w tego typu projektach. Niedawno byłam na projekcie związanym z przedsiębiorczością w Rumunii i było mega, mega ciekawe. I w związku z tym zaczęłam szukać podobnych projektów organizowanych, w sumie dlatego was znalazłam. No i co? I mam nadzieję, że będziemy tutaj mieli bardzo kreatywną burzę mózgów i będziemy mogli się rozwijać. Super. Okej, dzięki wam wielkie. Lecimy dalej. Dla jasności, na dzisiejszym spotkaniu, dzisiejsze spotkanie jest raczej informacyjne. Przedstawienie tego, co będziemy robić, harmonogramu i jak wygląda w ogóle projekt. Więc jeszcze nie będziemy, powiedzmy, nic tworzyć. To się zacznie od nowego roku, kiedy wymyślimy sobie, znaczy najpierw zrobimy kilka szkoleń o tym, jak prowadzić wywiady, jak kręcić i tak dalej. Później będzie jeszcze jedno szkolenie w Londynie właśnie z edycji filmów. A później będziemy koordynować sobie pracę, jak wyszukiwać przedsiębiorców, młodych przedsiębiorców, robić z nimi wywiady, storować dane i je przerabiać. No i tak to będzie trwało, ale do harmonogramu jeszcze dojdziemy. Na dzisiaj jest tylko informacja i to pierwsze szkolenie z robienia Europassa CV. To jeszcze ogólnie o projekcie. Podstawowy cel tego projektu to jest promocja przedsiębiorczości młodzieży. Promocja postawy właśnie takiej, o której Estera mówiła, czyli branie sprawy w swoje ręce, proaktywność, robienie miliona rzeczy, dbanie samemu o swój rozwój i o swoją karierę. Prawda? Więc tutaj przedsiębiorczość też rozumiemy bardzo, bardzo szeroko. To nie jest tylko posiadanie własnych biznesów, czy robienie startupów, czy powiedzmy, nie wiem, robienie maszynki do pieniędzy, zrobienia pieniędzy. To jest ogólnie postawa. Prawda? Postawa proaktywna, brania w sprawie w swoje ręce, czegokolwiek by nie dotyczyły. Też swojego własnego rozwoju. I tutaj głównym beneficjentem tego projektu w założeniu miały być te osoby poza edukacją. Też organizacja, która zajmuje się przedsiębiorczością młodzieży, jest Wielka Brytania, firma, taki trochę jak inkubator przedsiębiorczości, gdzie zapewnia miejsce, warunki i takie systemowe podłoże tego, żeby młodzi ludzie zakładali swoje przedsiębiorstwa i to im pomaga. Nazywa się Creative Project Exchange. I jest jeszcze Słowacja. I to jest organizacja stricte młodzieżowa, KERIK się nazywa, zajmująca się głównie wolontariatem europejskim. No i te pięć krajów współpracuje ze sobą, spotyka się od czasu do czasu, właśnie prowadzi taki system online też komunikacji i w każdym kraju dzieje się to dokładnie to samo. Czyli w każdym kraju jest ta grupka 10 niców, robią dokładnie to samo, komunikujemy się ze sobą co do efektów i co do założeń. Cały projekt trwa 28 miesięcy, końcówka to jest grudzień 2018. No i też składa się z kilku faz. Teraz mamy taką orientacyjną, potem będzie tworzenie narzędzi, a potem testowanie narzędzi i przedstawianie narzędzi. Więc tak to logicznie tak to wygląda. Jakbym mówiła za szybko albo coś, to krzyczcie.
I co to będą za narzędzia edukacyjne? Przede wszystkim nasza grupka ma zrobić trzy rodzaje filmów. Widziałyście to, nie? Czy to jeszcze omawiać? Jasne. Intellectual Output 1, czyli ten pierwszy rodzaj filmów, jaki mamy robić, to są playing videos. Takie filmy godzinne, po prostu nagrane wywiady z przedsiębiorcami. Scenariusze tych wywiadów dostaniemy od koordynatora, no ale to będą takie pytanka o tym, jak rozwinął swój biznes, jak doszedł do pomysłu, jakie kompetencje się przydały, jak to wyglądało tak krok po kroku, nie wiem, jakie były przeszkody, na co zwracać uwagę i tak dalej. To powinny być takie wywiady pogłębione, to trochę też badawcze, które wyłuskują, powiedzmy, no właśnie na przykład informacje o kompetencjach, które są potrzebne w przedsiębiorczości. Albo konkretne kroki, które trzeba podjąć, żeby zostać przedsiębiorcą. I z tych wywiadów plain videos ma być 15. Z tego co pamiętam, na wszystkie kraje. Czyli wychodzi po 3 na kraj. Ale tego nie do końca pamiętam, muszę to sprawdzić. W każdym razie możemy ich zrobić dużo, dużo więcej. Im więcej przedsiębiorców znajdziemy, tym bogatszy jest nasz materiał i tym więcej wiemy. I z tych godzinnych wywiadów będziemy ciąć konkretne fragmenty, które mówią nam najwięcej, które mogą się nadać na narzędzia edukacyjne. I z tych fragmentów robimy dwa kolejne typy wideo. Drugi typ wideo to jest Thematic Transversal Skills Videos. 10 minut. O co chodzi? 10-minutowe, to jest troszkę za długo, tak ciężko skupić uwagę na 10 minut na takie rzeczy. Ale to ma być film przedstawiający konkretne jedno z 15 kompetencji potrzebne być przedsiębiorczym. Oni już zdefiniowali, znaczy projekt już zdefiniował, co to są za kompetencje. Tam jest na przykład zarządzanie czasem, koordynowanie, czyli robienie rzeczy naraz, albo bycie w kilku procesach jednocześnie. No, różne 15 zdefiniowanych kompetencji i każdy z tych filmów ma dotyczyć jednej z tych kompetencji. I w tym filmie będą pocięte fragmenty tych wywiadów, tych godzinnych, z różnych przedsiębiorców, które dotyczą właśnie tej jednej kompetencji. I też ma być 15, tak? Tak. 15-10-minutowych. Jeden na kompetencje, dokładnie tak. Nie mam teraz listy tej, ale to... Tutaj masz. A? Znaczy na tych kompetencji nie. Kompetencje. To wam prześlę później. One są bardzo dobrze zdefiniowane. Zresztą w naszym paszporcie kompetencji też mamy dokładne opisy, na czym polega dana kompetencja. Poza tym te plain videos, te pierwsze rodzaje wideo, mogą dotyczyć, jak na przykład przedsiębiorcy rozumieją dane kompetencje. I też możemy się od nich więcej dowiedzieć, co to znaczy ta kompetencja, jak się manifestuje w rzeczywistości. Tak. I trzeci rodzaj wideo to są Thematic General Entrepreneurship Video. Czyli w ogóle co to jest przedsiębiorczość. Różne sposoby rozumienia przedsiębiorczości, jak się ona manifestuje też w życiu i jak wygląda z perspektywy tych przedsiębiorców, które znajdziemy. I one mają być 15-minutowe, też takie bardzo storytellingowe, że tutaj nie jest jakaś historia. Zaczęło się gdzieś tam, to się rozwijało w ten sposób, potem doszło to, a teraz jestem zajebisty. To się wiedzą. tak. Do tej pory wszystko ok? Pytanie? Aha. Może to nie tylko formalność, ale po angielsku one będą, tak? Te filmiki, wywiady i wszystko? Z naszymi przedsiębiorcami, te, które my robimy, są po polsku, natomiast musimy zrobić napisy, nie? Aha, po angielsku. Bo te filmy też będą przesyłane do wszystkich partnerów i oni będą robili napisy we własnych językach. Więc tam będzie jeszcze napis, nie? I też będziemy mogli używać innych wideo, tych z różnych krajów, do naszych filmików, ale to troszeczkę nam, wydaje mi się, że trochę nam z góry. To zależy od tego, jaką koncepcję sobie przyjmiemy, czy korzystamy tylko z tych polskich wywiadów, czy też międzynarodowo. No, możemy zrobić i tak, i tak. No, mamy możliwości do robienia napisów. Czy coś jeszcze? Dzięki. Jo. Co ja chciałam teraz omawiać? Pewnie może
Albo o pozostałych efektach pracy intelektualnej, czyli dwójka i piątka, czyli o gajdzie i o stronie, albo o pilotażu i o tych zajęciach. W sensie, że... A propos innej świadczy, że się umiecie, to... Też coś innego mi chodziło po głowie, ale to nic. To pilotaż. Czyli ten drugi etap projektu będzie się składał z tego, że nasza grupka, nasze 10 osób, jeśli będzie więcej, to więcej, będziemy się umawiać ze szkołami, z instytutami, z kołami naukowymi, z uczelniami, z organizacjami pozarządowymi, które pracują z młodzieżą. Będziemy się umawiać na test tych narzędzi. Więc te filmiki, które my wymyślimy, które zrobimy i zedytujemy, będziemy używać jako narzędzi edukacyjnych. To jest właśnie nie tylko wytworzenie, ale przetestowanie ich. Nie? I będziemy ich używać w scenariuszach, które powstaną w ramach Intellectual Output 2, czyli tego guida dla osób pracujących z młodzieżą o tym, jak promować, jak rozwijać kompetencje związane z przedsiębiorczością. I używając tych scenariuszy i używając naszych narzędzi, czyli naszych filmików, będziemy przeprowadzać zajęcia. Te scenariusze będą, znaczy już się tworzą, my i pozostali partnerzy je tworzymy i to będzie dokładna instrukcja, jak przeprowadzić zajęcia, prawda? Po tym pilotażu będziemy mogli też ulepszyć je troszeczkę, na przykład nie wiem, dorzucić, ulepszyć też nasze filmiki, ale i ulepszyć scenariusze tych zajęć. Więc to będzie cały prawdopodobnie druga połowa 2017 roku i początek 2018. I teraz jak będziemy się umawiać z tymi szkołami, to też my służymy pomocą, bo kilku dobrych partnerów mamy, no ale też możecie wykazać się powiedzmy samodzielnością i samodzielnie wyszukiwać osób, które by chciały uczestniczyć w takich zajęciach i wy możecie się sprawdzić jako prowadzący. Też będzie drugie szkolenie z tego, jak prowadzić zajęcia, jak facylitować ten proces edukacyjny w Londynie i też będziemy to walkować w Polsce na szkoleniach z nami. Więc do tego mam nadzieję być dobrze przygotowani i przygotowane. Tak. Pytanka do tego? Jak rozwinąć skrót SI? W sensie ten... Sense of Initiative and Entrepreneurship. Okay. I poczucie inicjatywy i przedsiębiorczość. Ok. I pozostałe efekty pracy intelektualnej, czyli to, co musimy wytworzyć w ramach tego projektu, to jest ten wspomniany guide, czyli przewodnik po ocenianiu i promowaniu tych kompetencji związanych z przedsiębiorczością. I ten guide się właśnie tworzy. Tam będzie kilka artykułów, takich ogólnych, wskazujących edukatorom, jak najlepiej zajmować się w ogóle tym tematem. Czy to... Słucham? A, to nic. Jak... Nie. Jak w ogóle ugryźć ten temat, jak się ocenia kompetencje, co to są kompetencje w ogóle, jak rozwijać kompetencje, jak prowadzić edukację pozaformalną. Czy wiecie mniej więcej, zawsze znacie ten temat? Czy tutaj byśmy musieli coś, jakieś dodatkowe szkolenie, na przykład nie wiem, z edukacji pozaformalnej i tak dalej? Ja bym chętnie wzięła udział w takim szkoleniu. Mhm. To teraz mi to teraz przyszło do głowy, bo to nie zakładałam w tym planie, ale spokojnie sobie dorzucimy. To jest też fajna szkolenie, edukacja pozaformalna, i facylitacja. Mhm. To dorzucimy sobie to do kalendarza naszych szkoleń, bo tyle szkoleń, ile się odbywa tutaj w kraju, zależy od nas, bo my to możemy samodzielnie zrobić i na co czujecie potrzebę, to po prostu zorganizujemy. Albo naszymi siłami, albo też spróbujemy skorzystać z partnerów i trenerów fajnych, trochę lepszych niż ja. Tak, więc ten guide powstaje, tam będą te pierwsze wersje scenariuszy i tych artykułów i z nich będziemy korzystać w drugiej części w pilotażu. Ile nam jeszcze zostało? Intellectual Output 5, to powiedzmy koordynatorem tego narzędzia będzie Słowacja. To będzie strona internetowa, przez którą można ocenić swój poziom kompetencji,
związany z przedsiębiorczością i takie różne online testy, typu to zajęcia takie, typu e-learningi i różne narzędzia IT, w których można rozwijać takie kompetencje i później zewaluować się, jak się rozwinęło. A guidance zajmują się my. Guidance zajmują się my, tak. Czyli to będzie jakby taka platforma trochę szkoleniowa? Troszkę tak. Mhm. Łącznie z takim narzędziem do samoewaluowania się. My też mamy podobne narzędzie, to znaczy niekoniecznie, nie bezpośrednio nawiązujące do kompetencji związanych tylko i wyłącznie z przedsiębiorczością, ale do kompetencji miękkich w ogóle. To są kompetencje personalne, społeczne, zarządcze i praktyczne. Więc to narzędzie, paszport kompetencji, też będzie powiedzmy taką bazą dla Słowacji, ich narzędzie będzie, powiedzmy, opierało się na naszym, ale nasze też możemy sobie wykorzystać w tym projekcie, też dla was, żeby też zewaluować na początku i zmierzyć poziom rozwoju kompetencji przez nasz paszporcik. Tam jest ulotka właściwie, ta niebieska pierwsza, paszport kompetencji. Jakbyście chciały, to oprócz Europassa CV możemy go przelecieć za czytem paszporta, jak to się robi. Jak będzie czas i ochota. Może mam razem? Jasne. Nie, no, tylko mi. Dobrze, już. Tak, a dla ciebie napiszę ci stronkę, gdzie to znaleźć, ten paszport kompetencji. Kompas.org. Okej, patrzę. Więc takie będą efekty. Trzy rodzaje filmów. Pilotaż narzędzi. Ten przewodnik dla osób pracujących z młodzieżą i ta strona internetowa. Tyle ma powstać w trakcie tych 28 miesięcy. Mhm. Brzmi super. Mi się podoba. Sporo. Ale jest nas dlatego tyle, jest nas tak dużo i mam nadzieję, że tak różnorodne kompetencje, które zgromadziliśmy w tym zespole, że spokojnie sobie damy radę. Poza tym żeby nas lepiej przygotować do tego, do zrobienia tych narzędzi, po to są te szkolenia. Po to są te szkolenia krajowe i te dwa szkolenia w Londynie. Pierwsze szkolenie w Londynie, ono odbędzie się, uwaga, dzisiaj już nam datę, 19 marca, na 5 dni. Zapiszcie sobie datę, bo niedługo już musimy zgłosić uczestników. Tam pojedzie 5 osób. 5 osób z was plus jeden z koordynatorów, czyli jedna osoba z Euro for Youth. A drugi wiadomo już kiedy? Jeszcze nie za bardzo, ale to będzie lipiec 2017. A dokładnych dat jeszcze nie ma. To ja mogę coś powiedzieć o sobie, o swoim terminarzu? Dajesz. Bo na marcu jeszcze nie mamy nic, ale lipiec mam już prawie cały wyjęty ze wszystkiego. O Jezu. To ja coś to się ten rezerwuję na marzec. To będzie 19 do 15. No. A to będzie właśnie tak, że to jest, że te szkolenia będą jakoś powiązane ze sobą, to będzie jakaś tak, to jest kontynuacja. To znaczy nie ma tragedii, jeśli któreś szkolenie opuścicie albo coś wypadnie i będziecie mogli uczestniczyć. Podsumowanie tego, nie wiem, transkrypty i w ogóle będą ogólnie dostępne, no ale to jest kontynuacja, także każdy kolejny trening będzie nawiązał do poprzedniego. Ja mogę być. Tak. Co ja chcę powiedzieć? Aha, pierwsze szkolenie w Londynie. Ono będzie dotyczyło robienia wideo, edycji wideo, kręcenia i takich technicznych kompetencji. A przed nim na pewno odbędzie się jedno z prowadzenia wywiadów. Tu w Krakowie u nas. Prawdopodobnie styczeń, luty, umówimy się dokładnie na taką datę, żeby pozwolić największej liczbie osób. A kiedy to będzie ustalone? Możemy już zrobić jakiegoś dudla i wysłać wszystkim. No, im szybciej to no. Będzie do wyboru tam końcówka stycznia i początek lutego, bo wtedy powiedzmy ja jestem trochę wolniejsza.
że tak zdominuję to. Okej. Jeszcze raz, początek. Koniec stycznia, początek grudnia. Okej. Ale to jakieś dzienne szkolenie, nie? Jasne, jasne, to będzie długo. To właśnie będzie u nas tutaj, albo na górze u nas. Bo to jest nasze biuro, tam pracujemy, tutaj są spotkania, konsultacje, a szkolenia niedługo będziemy mieć na górze, bo będziemy mieć nową, śliczną salę konferencyjną. Cieszę się bardzo. A jeśli chodzi o koszty dojazdu na te szkolenia, to na chwilę obecną nie możemy zwracać. Od nowego roku będziemy się starać o zdobycie dodatkowych funduszy na ten projekt, bo to jest powiedzmy dzielone przez różne kraje, ale na to nie mogę wam niestety obiecać, więc jak coś, to koszty powiedzmy podróży krajowych są niepokryte. Zagranicznych tak. Może być okay. No, jak musi, no to... Spoko. Musi, to może. Ja. To właśnie, to jeżeli mogę, to im wcześniej ustalimy datę, tym wcześniej będę mogła kupić bilet, to jest szansa, że trafi coś taniego, nie? To też właśnie o to pytam. Jasne. No bo jak na styczeń, na końcówkę stycznia albo na początek lutego, to byś mniej więcej na przyszłym tygodniu musiała, żeby tą najlepszą myszkę była. No. To spoko, to ja wypuszczę dzisiaj Dudla. Zapisz okay. Sobie, wypuszcz Dudla. Prowadzenie wywiadów, tak? Prowadzenie wywiadów. A czy przewidujecie terminy weekendowe, czy w tygodniu? Jak wolicie? To zależy od dnia, nie? Dla mnie generalnie jakby w trakcie tygodnia nie ma większego problemu, ale końcówka stycznia, początek lutego to jest sesja. Aha. I może się udać, ale nie musi. To jest jakby problem. To zrobimy w Dudlu opcję siedmiodniową i po prostu weźmy tych, które najwięcej osób zagłosuje. No tylko chyba problem jest taki, że my jeszcze nie wiemy, jak będą egzaminy, nie? Mhm, rację masz. Czyli ja parę egzaminów już mam terminę, ale na resztę jeszcze czekam. Ewentualnie, jak będzie duży problem, to możemy zrobić alternatywny termin dla tych, którzy nie mogli być w danym terminie i zrobimy to, nie wiem, kolejnego dnia albo coś takiego. Bo my tu jesteśmy dosyć elastyczni, jeśli chodzi o takie rzeczy. Po prostu dojdziemy do góry. Wszyscy śpi. Tymi oczami patrząc na dobrze. To co jeszcze? Proponowane szkolenia, że jesteśmy w tym miejscu. To szkolenie, spotkanie przygotowawcze to jest dziś, robienie CV będzie dzisiaj, prowadzenie wywiadów to jest to. Dwa szkolenia, to jeszcze dopisuję tutaj edukacja pozaformalna, metodologię i tak dalej. Facylitacja. I to też możemy jakoś sobie szybko zrobić. Najlepiej właśnie, żeby to było przed wyjazdem do Londynu. Bo w Londynie już będzie takie techniczne bardziej szkolonko. Tak. Po tym Londynie, czyli po marcu, teoretycznie jesteśmy w pełni gotowi, żeby zająć się wywiadami, czyli umawianiem z przedsiębiorcami i robieniem z nimi wywiadów. Natomiast nie ma dużego przeciwwskazania, żeby zacząć to robić już wcześniej. Bo tego będzie dosyć sporo. Możemy to robić indywidualnie, bądź w parach, bądź w grupkach, bądź całą grupą. Możemy się zgadać. No ale dokładnie jak to zrobimy, zrobimy sobie spotkanie przygotowawcze przed wypuszczeniem was, powiedzmy, na miasto. I sobie to wymyślimy. Jeśli chcielibyście zacząć wcześniej, powiedzmy, czułybyście się gotowe do tego, to możemy zacząć spokojnie po, nie wiem, po pierwszym szkoleniu, czy po drugim. Tak, żebyście też miały czas na to. Bo później z edycją filmów będzie sporo więcej roboty właściwie niż z nakręceniem. Bo nakręcenie to jest po prostu, robimy dwa wywiady z każdym przedsiębiorcą. A właśnie, to są dwa wywiady z każdym przedsiębiorcą. Jedno dotyczy właśnie życia, biografii i tak dalej, a drugie stricte kompetencji. A takie pytanie, jak to jest z tym przedsiębiorcami? My sami znajdujemy, czy mamy jakieś... Czy nie wiem, lista cokolwiek? Listy na tę chwilę nie ma. Zamysł jest taki, że jako zespół wyszukujemy i umawiamy się z nimi indywidualnie. Natomiast jako Biuro Informacji Młodzieżowej możemy
służyć, powiedzmy, pomocą w kontaktowaniu was. Więc jesteście samodzielni w tym. Jeśli będą problemy, to wkraczamy. Też możemy zrobić tak. Jest kilka programów takich, powiedzmy, startupowych, szkoleniowych i dalej w Krakowie, które po prostu się dzieją i możemy z nich po prostu skorzystać, nie? Więc skontaktujemy was z organizatorami tego, wy jako grupa protestowa wbijecie na jakieś tam spotkanie, zobaczycie mnóstwo ludzi i będzie można wtedy działać, nie? Ja mogę od siebie powiedzieć, że ja na przykład mam teraz taki przedmiot jak przedsiębiorczość akademicka, który jest prowadzony przez gościa, który pomaga zakładać startupy i on ogólnie bardzo nas zachęca do rozkręcania własnych biznesów, żeby działać, żeby się jakoś w tym temacie uaktywnić i on też bardzo często mówi o tym, że chce zaprosić jakichś przedsiębiorców do nas na wykłady, więc myślę, że też na pewno by mógł pomóc skontaktować się. Ekstra. Bosko, to zbierajcie wizytówki, nie? I zróbmy sobie taki kolejny punkcik, zrobimy sobie taką bazę kontaktów online. Możemy już ją nawet spokojnie update'ować i wrzucę ją na Face'a, to będzie jakiś dokument online, typu, nie wiem, Doodle czy OneDrive, policie. Nie Doodle, sorry, Google. Ja wolę Dropboxa, nie? Ale nie, wszystko jedno właściwie chyba, nie? Mi też nie wyruszę. Dobrze. Dokument. A ile jeszcze osób jest potrzebne do tego projektu? Bo ja ostatnio poznałam takiego dość potencjalnie pasującego i też potencjalnie zainteresowanego chłopaka, też stąd z Wrocławia. Nie ma limitów. W projekcie jest 10 osób, natomiast grupa może być dużo, dużo większa i krajowo możemy pracować w grupie, nie wiem, nawet 100 osób. Problem jest tylko taki, że tylko i wyłącznie 5 osób pojedzie na pierwsze szkolenie i 5 osób kolejnych bądź tych samych pojedzie na drugie szkolenie do Londynu. A poza tym grupa może być różnej wielkości. Aha, czyli okay. Możemy go spokojnie dorzucić do grupy, natomiast no pewnie to, kto pojedzie, okaże się, powiedzmy, kto jest dostępny, nie? I jakoś musimy sobie ustalić sobie, kto będzie chciał jechać i kto będzie mógł. A, bo jeszcze jest taka kwestia, że trzeba będzie prefinansować sobie koszty podróży do Londynu. I wtedy organizatorzy zwrócą je dopiero po kilku miesiącach. Bo też niespecjalnie mamy budżet, żeby założyć aż taką kasę. Może być? Spoko. Jak teraz sprawdzałam bilety, to Ryanair kosztuje 400 zł w obie strony na te daty. Ja byłam niedawno w Londynie, ale leciałam z Niemiec, no to zapłaciłam 10 euro. No. Także dobra lokalizacja z tym Londynem, nie? No. Jakby były duże problemy z prefinansowaniem tego, to możemy coś pomyśleć, ale powiedzmy, no pierwszą opcją jest taką, że uczestnicy sami sobie to pokryją. A tam na miejscu jakby mamy zakwaterowanie? Tak. To będzie miejsce, mogę wam nawet pokazać, gdzie to jest. Już wiadomo. Tak. Program protest, booking. Wyślę ci linka do tego. Okej. Okay. A, nie tu. Na północy Londynu. Trochę za miastem, ale to jest ciągle Londyn. Ciągle sobie szukujemy. No to mają chyba siedem tych zon, czy jakoś tam, jak to się to nazywa. No. Tak, to się nazywa Youth Hostel, coś tam, London Damaside. A masz w ogóle jeszcze jakiś plan tego szkolenia, coś jakich konkretnych narzędzi będziemy się uczyć i tak dalej? Ja czekam, że to takie wybieganie 3 miesiące. Plan jest, ale jeszcze nie dostałam maila. Znaczy, okay. dzisiaj było spotkanie skype'owe z koordynatorami z innych krajów i tym programem w Londynie zajmuje się ten Creative Exchange. Tam jest koleś, który będzie powiedzmy szefem tego projektu i tam są różne rzeczy, znaczy nie znam dokładnie, bo jeszcze nie dostałam tego maila, ale tam będą takie kwestie jak operacja kamerą i jak najlepsze, zrobienie na przykład z filmów kręconych komórką jak najbardziej profesjonalnych narzędzi. Znaczy tam ujęcia, jakieś przejścia, pierdługi i metody edycji, czyli jakieś tam konkretne programy, aplikacje, które są darmowe. Będziemy niestety używać nic. Ale z takich darmowych rzeczy da się zrobić też cuda. Chcesz zobaczyć hotel? Może.
Zrobiłeś kserodermogram? Tak. Tam są pokoje 3-4-5-osobowe. Taki standard, powiedzmy, bez szału, ale... Ale... decent. Tak, tak. To jest numer. Bar jest na dole. Nie no, taki hostelowy. Ładnie, mi się podoba. A co jeszcze z tego robisz? Trudno znaleźć tam, w cenie rzecz w Londynie, kiedy będziecie same te ceny. Przylećcie sobie jak chcecie. Jaki rozgryź to. Nie sypiam w lepszym warunku. No. Co jest ważne, to na zawartość tego szkolenia, to mam nadzieję, że... Mogę sobie rozpocząć za to, jest 19. Jeszcze 5 dni. Dokładnie. Czyli to 23 będzie, tak? W piątek to będzie 9. To jest niedziela. Trzeba przeżyć do pierwszego spotkania. Aha, dobra. Okay. Czyli 19-24. 19 dzień przyjazdów, 24 dzień odjazdów. Zapiszę sobie kalendarz. I w programie przewidziany jest jeden dzień na mieście, tak żeby pozwiedzać Londyn. Znaczy to, będzie, to będzie też element, powiedzmy, edukacyjny, kiedy tam nauczycie się tam rzeczy z kamerami, to co ta wizyta na mieście będzie też opcją, żeby coś kręcić na próbę, przetestować rzeczy. Czy nie. Jo. W proponowanych szkoleniach już jesteśmy tu, tworzenie narzędzi edukacyjnych, to będzie pilotaż narzędzi, to jak wam mówiłam, będziemy się umawiać ze szkołami i innymi podmiotami, żeby je prowadzić. Czy cały harmonogram chcecie sobie przelecieć, tak mniej więcej kiedy co się będzie działo? To jest ten wykres Ganta. To coś. Tam jest mnóstwo rzeczy takich administracyjnych, które niespecjalnie nas dotyczą. Ale przelatując sobie powiedzmy te nazwy, możemy też wyklarifikować trochę rzeczy. Tam a gdzie jest ten wykres Ganta? O Jezu, sorry. Uczciwie są. Okej. Myślałam, że może jest gdzieś w tych, co... Plotus Timetable się nazywa. Aha, dziękuję. I tak, Steering Committee. To jest zebranie powiedzmy, koordynatorów wszystkich krajów. I ono jest gotowe przed projektem, tam się komunikowaliśmy i tak dalej. Więc to jest. Bo tu są miesiące M1 do M28 na górze, a tu są różne procesy, które się dzieją w trakcie. I te kreski, czy tam zamalowane kwadraty, to jest moment, kiedy dane działanie się uruchamia, w którym miesiącu i ile trwa. Tak wygląda ten wykres. I ten steering committee jest gotowy przed projektem i to jest ukonstytuowanie się w miesiącu pierwszym. Miesiąc pierwszy to był wrzesień. Zaczęliśmy trochę z opóźnieniem, dlatego że były problemy z podpisaniem umowy i jeden partner chciał się wycofać, ale kryzys został zażegnany i zaczynamy teraz. Internal website. To jest taki na tele czy coś takiego. Takie do zarządzania, więc nas nie dotyczy. Management Hackbook też jest do zarządzania, więc nas nie dotyczy. Pierwsze spotkania Skype'owe już się odbyły 4 między koordynatorami. Tam one są każdy miesiąc, więc jest taki ten update z każdej strony. Ja w tym uczestniczę i też będę was informowała na Facebooku, na jakim jesteśmy etapie, co się dzieje w innych krajach itd. Work plan, Excel file reporting. To są wszystkie te dokumenty z tego A1 management, które dotyczą tylko i wyłącznie zarządzania projektem, czyli jakie dokumenty muszą być przygotowane, co wypełniać i tak dalej. To możemy sobie ominąć. Czy coś tu jest jeszcze? Nie, to bzdury. Valorization A2. To jest cały plik działań, które mają zapewnić najwyższą jakość. Aha, bo jest jeszcze tak, że my jesteśmy grupą powiedzmy młodych ludzi, którzy robią filmiki po raz pierwszy, testują narzędzia i wymyślają sobie rzeczy, no ale nie jesteśmy profesjonalistami, prawda? Powiedzmy, będziemy się uczyć jak być nimi, ale nie jesteśmy. A w projekcie wymagana jest powiedzmy jak najwyższa jakość tych filmików i
No to, to ma zapewnić powiedzmy ta trenerzy z tego treningu w Londynie i koordynator i my, nie? Więc powiedzmy dla, do nas należy to tyle, żeby powiedzmy przykładać się, prawda? Żeby zrobić wszystko co w naszej mocy, żeby to było jak najwyższej jakości. Natomiast jako młodzi ludzie i jeszcze w zamyśle nicy nie musimy być jakoś mega sofistykowani czy coś takiego. Więc staramy się jak najlepiej, ale z założeniem takim, że jesteśmy młodymi ludźmi i też popełniamy błędy. Ja to jest edukacja poza formą, nauczymy się na błędach. Po to jest też ten pilotaż narzędzi, żeby ewentualnie takie rzeczy wyłapać i w drugiej części projektu, kiedy będziemy już profesjonalistami, to poprawić. Więc błędów się nie boimy. Co dalej? Dissemination.